Siema, witajcie w kolejnym odcinku Studia Raban. My jesteśmy już gotowi. Nastroje mamy świetne, ale ja muszę się przyznać, że kiedy za oknem jest zimno, nieciekawie, to jedyne, o czym marzę, to wskoczyć pod kocyk i odpalić Studia Raban. To wam polecam. No i właśnie taka kocykowa atmosfera jest bardzo miła do tego, żeby poruszyć trudne i ważne dla nas tematy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wstydzie, o tym, co zrobić, kiedy się wstydzimy, o tym, czy warto mówić o swoich wartościach publicznie i na te wszystkie pytania, nasze wątpliwości będą odpowiadali wspaniali goście, którzy będą z nami tutaj, no co prawda nie pod kocykiem, ale będą z nami na tej kanapie i będą, myślę, mieli dobry czas, tak jak wy. Także róbcie zimową herbatę, wskakujcie pod koc i lecimy! Zaczynamy! Trudny temat, ale ważny, bo pogadamy o wstydzie, o poczuciu wstydu. O, Michał właśnie tutaj demonstruje, ale chyba nie zawsze chodzi tylko o zewnętrzne objawy. Trochę tam jest o wnętrzu, jeśli nie zdecydowanie większość. Także zapraszamy. Wiele różnych rzeczy, zaangażowani społecznie i nie tylko. Oto oni, Paula i Piotrek, jak było w Studiu Raban? Super, naprawdę, nie zapomnę tego nigdy. No coś, nie coś potraficie. No coś, nie coś potraficie. Czerwone uszy, czerwona twarz, czy na przykład uderzenia falami gorąca to tylko nieliczne z objawów, które odczuwamy, kiedy się wstydzimy. Te objawy widzimy na zewnątrz, a co wtedy dzieje się wewnątrz nas i jak sobie radzić z poczuciem wstydu? O tym dzisiaj porozmawiamy z Ewą Stradomską, trenerką komunikacji empatycznej. Cześć, witaj. Dzień dobry. Cześć. Czy to wszystkie objawy, no które właśnie Michał wymienił, te zewnętrzne? Czerwone ucho, jakieś podkurzone oczy, co to tam? Tak, powiedziałabym jeszcze do tego, że tak naprawdę to chcemy się strasznie schować, aha, dlatego w ogóle się pokrywamy taką czerwienią, po to, żeby po prostu nie było widać naszej twarzy. Mhm. Spuszczamy wzrok, unikamy tego, żeby patrzeć na tego drugiego kogoś, w którego obecności się zawstydziliśmy, a najchętniej to byśmy się w ogóle gdzieś schowali, zakryli kołdrą i żebyśmy zniknęli. Mhm. Dlaczego się wstydzimy? Dlaczego się wstydzimy? Bo właśnie tam gdzieś w środku umieramy wewnętrznie i coś się w nas w środku rozsypuje. Mówi się o tym, że tam ta nasza zintegrowana całość, ona się rozpada na kawałki. A ona się rozpada na kawałki, dlatego że tak naprawdę jak bardzo byliśmy mali, to ktoś dorosły, jakiś opiekun, nie zauważył tego, że coś jest dla nas bardzo ważne. Mhm. I jak my chcieliśmy właśnie miłości, bliskości, albo nie wiem, po prostu pożywienia, tak, mleka od tej mamy, i ktoś nas po prostu zlekceważył, nie zauważył nas, bo był zajęty, nie wiem, pracowaniem, czymkolwiek, nie tylko o rodzicach mówię, to ten mały ktoś w nas uczył się, że nie jest kochany, i wstyd właściwie jest o tym, że my z jakiegoś powodu bardzo byśmy chcieli dostać takiego słowa akceptacji albo wzroku, takiego spojrzenia, czułości, miłości, tego nie dostajemy, więc po prostu umieramy wewnętrznie. To nawet nie chodzi o admirację i podziw, i uznanie, tylko taką, że jesteśmy okej, tacy jak jesteśmy. Ale też są sytuacje chyba, kiedy na przykład w szkole, ja niejednokrotnie się też spotkałam z tym, będąc na przykład w podstawówce czy później, nasi znajomi nas celowo zawstydzają, obrażając nas na przykład, albo wyśmiewając, i wtedy to jest już takie, no rzeczywiście zamykamy się w sobie. Tak, i chciałabym tutaj powiedzieć, że ci, którzy celowo nas obrażają i zawstydzają, to się oni też bardzo wstydzą. I nawet nie wstydzą się tego, że nas zawstydzają, tylko się już wcześniej wstydzą i dlatego nas zawstydzają. To jest taka dynamika. Każdy z nas ma różne strategie, jak sobie radzić z tym wstydem. I to, że kogoś atakujemy, poniżamy, to też po to, żeby się poczuć lepiej. Kasia, jaka była twoja najbardziej wstydliwa sytuacja, którą możesz się podzielić? Znaczy, ja chyba, to nie była jednorazowa sytuacja, ale ja miałam tak w okresie dojrzewania, że miałam trądzik, nie? I swoim to makijażem... To dalej dojrzewam. Swoim makijażem chciałam to jakoś zakryć i wiecie, dopiero później zrozumiałam, że to jest normalne w okresie dojrzewania, że mamy trądzik, nie? A wtedy, słuchajcie, ja nie mogłam wyjść z domu bez makijażu, nie? To mnie zawstydzało. Tak, i to pogarszało sprawę.
Więc ja wiem, że wiele dziewczyn też się z tym po prostu boryka. Mhm. I wtedy chłopcy na przykład, którzy nie wiedzą, zawstydzają nas, nie? Mhm. Mówią, o, jak ty wyglądasz, nie? I to mhm. są takie małe rzeczy, dlatego zapytałam o te strategie. Jak my możemy sobie poradzić, kiedy na przykład taka nastolatka nie pójdzie do terapeuty? Mhm. Wiesz co, to tak sobie wyobrażam, że taki ktoś, kto właśnie, wiesz, wstydzi się i rzeczywiście nie ma, nie wiem, zasobów na to, żeby pójść do specjalisty, żeby sobie z tym poradzić, to po pierwsze mógłby znaleźć przyjaciela, mhm. albo mówić do siebie, jakby właśnie mówił do siebie jak do najlepszego przyjaciela, nie? Bo my jesteśmy przyjaciółmi do samych siebie. I jak ja sobie tak, wiesz, zmienię optykę, że ja chcę być przyjacielem dla samego siebie i zobaczyć, że kurczę, ten prądzik, czy on naprawdę świadczy o tobie, mm-hmm. czy naprawdę świadczy o twojej wartości. Przecież świadczy wartości w ogóle tylko to, że istniejesz, a nie jakieś tam, nie wiem, wybryski i tak dalej. To już byłoby pomocne, nie? Czyli takie uważne spojrzenie na siebie, właśnie, że o, czuję, nazwanie i otulenie się takim kocykiem, że ja jestem wystarczająca. Tak jakbym rozmawiała z przyjaciółką, nie? Bo ja przecież przyjaciółce bym nie powiedziała, że słuchaj, jesteś beznadziejna, bo masz prądzik, nie? Więc trochę do siebie zrobić taki zwrot, nie? I mówić do siebie takie rzeczy, nie tak jakieś afirmacje, nie? Tylko mhm. naprawdę z taką czułością, współczuciem. Myśl z tej rozmowy jest taka, że jednak to jest element też naszego życia i tak. albo możemy sobie sami z tym poradzić, a jeśli nie, to udać się po pomoc na przykład do takiej osoby jak ty. Tak. Mhm. Dokładnie tak. To zapraszamy i... A, czy, a jak pierwszy raz prowadziłaś studio Raban, to się wstydziłaś? No, stresowałam się chyba bardziej. Po prostu to, to było takie uczucie, wiesz... Nie wiem, czy się wstydziłam, ale na pewno miałam stres. To ciekawe, dlaczego ten stres, nie? Czy dlatego, tutaj że bym właśnie, musiała... wiesz, więc właśnie, bo to tam... Nie grzebałam w tym. Zapraszamy na terapię. Ale zachęcamy, żeby się nie bać, żeby szukać pomocy, albo żeby być dla siebie przyjacielem, tak jak to powiedziałaś. Dziękujemy. Dziękujemy, że wpadłaś. Dzięki. W naszym programie bardzo często mówimy o tym, że ktoś komuś pomaga. No i niektórzy mówią, o matko, ileż można normalnie o tej pomocy. Nie, właśnie będziemy o tym mówić, bo dobrze jest czynić dobro. I to też pokazuje, że żeby to robić, wystarczy mieć pomysł i chęci. Tak też zrobiło to rodzeństwo. Wyobraźcie sobie teraz, 9 braci wow. zjednoczyło swoje siły w szczytnym celu. Jakim? Pomysł na biznes to bardzo ważny, ale jednak tylko początek. Co zrobić z przedsiębiorczym duchem i biznesowym zacięciem? Najlepiej porozmawiać z braćmi szkudlarkami, z którymi umówiliśmy się dzisiaj w Kaliszu i którzy tutaj właśnie prowadzą swoją fundację. O, a to jest jeden z nich. Cześć, Michał, prawda? Cześć, Michał, tak. Monika, Wiomi, to pokaż nam waszą fundację. Chodź, zapraszam. Cześć. O, cześć. O, fajnie tutaj macie. Cześć wam. Dzięki. Jesteś którym z braci? Jestem trzecim z kolei. A ilu was jest? Dziewiątka. No powiedz, jak się żyje w takiej rodzinie? Bo zawsze, tu dopowiem, każdy się pyta, samych braci? Żadnej siostry? Tak, żadnej siostry, żadnych braci, z jednej mamy, z jednego taty. No, a jak się żyje? Tak naprawdę, jak w małej firmie, bym powiedział, w takiej rodzinie, bo jest i zarządzanie logistyką, i zarządzanie wydatkami, i zarządzanie pracownikami, rozwiązywanie konfliktów. Właśnie z tej dużej rodziny wzięła się wam ta fascynacja przedsiębiorczością? Tak, ta cała przedsiębiorczość i ta fascynacja tą przedsiębiorczością, otwieranie firm, tworzenie kolejnych pomysłów i dalej stworzenie fundacji. Założyliście fundację, czym ona się tak dokładnie zajmuje? Fundacja zajmuje się promowaniem wartości, wprowadzeniem przedsiębiorczości, motywujemy osoby, żeby się rozwijały na swojej ścieżce kariery poprzez skontaktowanie z inną osobą, która już daną rzecz robiła, powiedzmy chciałabyś otworzyć kwieciarnię i kontaktujemy cię z osobą, która prowadzi taką kwieciarnię. Mówi ci, jakie są błędy, jakie, na co trzeba uważać. To są wasi mentorzy, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że w rodzinach wielodzietnych, jak również w rodzinach, gdzie ta uwaga rodzica nie jest na tyle dostana, jaka by była oczekiwana, bywa trudne. Dlatego my właśnie, rozumiejąc ten problem, chcemy wspomagać właśnie młodych ludzi z takich rodzin. Kolejną rzeczą, którą robimy, jest też projekt Starszy Brat.
I to jest projekt korepetycji, które mamy dla młodzieży, dla dzieciaków. I jest też sport, golf i siatkówka. Wiadomo, 9 chłopaków, więc tutaj sport zawsze gdzieś tam był. Zaczęliśmy grać w golfa, bierzemy udział też w turniejach rodzinnych, golfowych, które są organizowane przez pierwszy golfowy klub Kaliski. No i też jakby gramy w siatkówkę. Zobaczmy to. Uważam, że bardzo fajnie mieć dużą rodzinę, ponieważ można na przykład się zgadywać na treningi, tak jak dzisiaj na przykład, i generalnie jest większa pomoc, większe wsparcie. Najlepsze jest to, że możemy się wymieniać doświadczeniami ze starszym rodzeństwem, które pozwala, jakby ogranicza nam ten czas dojścia do pewnych rzeczy. Współpracuję z braćmi i plus jest taki, że nie muszę się z nimi rozstawać na dłuższą chwilę od święta do święta, tylko z nimi żyję na co dzień. W dzisiejszym programie poruszamy kwestię wstydu, przyznawania się na przykład do swojej wartości. Dlatego do odcinka zaprosiliśmy ludzi, którzy do siebie przyznają się każdego dnia i często przed wieloma osobami. A z nami są wspaniali eksperci. Jest z nami Paula Jakubik, tiktokerka. Około 1 000 000 polubień widziałem, sprawdzałem. Już ponad 1 000 000. Wielkie brawa, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jest z nami Piotrek Wasilewski, laureat statuetki lidera młodego pokolenia. Cześć. Cześć. Gdzie masz statuetkę? Statuetkę zostawiłem w domu, ale cały czas noszę ją w sercu i ze sobą, z takimi wszystkimi działaniami zawsze o niej pamiętam. Mówią o was w internecie działacze młodzieżowi. No tak wyczytaliśmy. Co to znaczy, że jesteście działaczami młodzieżowymi? Zaangażowani w wiele różnych inicjatyw. Opowiedzcie nam, co robicie. Jeśli mówimy o tej działalności tiktokowej, to tam jest działalność typowo religijna, taka sfera wierząca. A Piotrek już chyba powie o tej działalności takiej bardziej społecznej. Tak, no jeszcze... Ale cię wkopała. No ja pogadam o TikToku, a ty o reszcie. Ja dzwonię, ty mówisz. To było... Ja pukam, ty pytasz. Tak, ja zacząłem od Młodzieżowej Rady Miasta w Suwałkach, w moim rodzinnym mieście, które kocham. Jestem też lokalnym patriotą i moją Suwalszczyznę w województwie podlaskim również podziwiam cały czas, bo taka Młodzieżowa Rada powstała, więc kolejna okazja dla młodych ludzi do takiego zaangażowania społecznego, żeby realizowali konkretne swoje projekty, żeby pomóc swoim rówieśnikom, no bo często to jest tak, że to młodzi ludzie znają potrzeby przy doświadczeniu też swoich starszych kolegów samorządowców chociażby na to, jak, co zrobić, żeby to dla tych młodych ludzi było atrakcyjne. Potem właśnie dostałem się do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. To jest taki organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, który właśnie opiniuje akty prawne, to górnolotnie brzmi, ale też organizowaliśmy konferencje, robiliśmy badania na rzecz młodych ludzi w systemie edukacji. Teraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Kancelarii Premiera. Właśnie tam również reprezentujemy interesy młodych ludzi, ale więcej czasu myślę, że poświęcam Fundacji Centrum Grabskiego, z którą realizujemy takie projekty dla młodych ludzi, Akademia Nowych Mediów, Akademia Samorządu, Akademia Patriotyzmu. Fajnie, jak sami młodzi ludzie nam mówią, nasi rówieśnicy, o tym, że to jest coś takiego, o czym gdyby się nie dowiedzieli, to rzeczywiście byłoby im potem przykro w całym życiu, dlatego że bardzo są potrzebne takie projekty, gdzie oni uczą się konkretnych umiejętności związanych z chociażby takimi kompetencjami miękkimi, których często w szkole jest nieco mniej. Kompetencje miękkie, czyli jakie? Na przykład wypowiadanie się publicznie, praca w grupach, chociażby często pracujemy w grupach w takiej metodzie warsztatu, czy dyskusji, debaty, nie tylko prelekcje, nie tylko wykłady, ale taka też część interaktywna. Czy ty od razu myślałaś, że będziesz mówić o Panu Bogu, o wierze, że będziesz się do tego przyznawać otwarcie przed innymi? Znaczy rzeczywiście ten pierwszy przełomowy TikTok dotyczył tej tematyki, ale myślałam, że to będzie pojedyncza wrzutka, bo ja tam powiedziałam, że właśnie idę na tą pielgrzymkę. Jeżeli ktoś nie może pójść, a chciałby, ma jakąś prośbę, intencję, no to może ją napisać w komentarzu. Ja tam spodziewałam się, miałam 200 obserwujących chyba, więc spodziewałam się jakichś 5-10 komentarzy. No rano było ich 3000. Pamiętam, mama mi je czytała właśnie dzień przed wyjściem na tą pielgrzymkę. Więc
stwierdziłam, że skoro to tak chwyciło i zainteresowało tych ludzi, to chciałam im pokazać pierwszy dzień pielgrzymki. Jak on wygląda, jak to się zaczyna, jak to się idzie, co się robi. No i to chwyciło rzeczywiście jeszcze mocniej. Ale nie było ci wstyd trochę, że będziesz mówić, wiesz, o rzeczach, które są teoretycznie słabo odbierane w przestrzeni publicznej? Właśnie nie. Paradoksalnie uważam, że nigdy nie miałam takiej obawy, że nawet nie miałam jakby momentu, aby się nad tym zastanowić. Jakoś było to dla mnie takie naturalne, bo też wiara towarzyszy mi na co dzień, więc to była taka część mnie, którą chciałam się podzielić. Piotrek, a czy ty, angażując się też społecznie, nie doświadczałeś takich słów ze strony znajomych? Po co ci to? Nie wiem, to nie polityką jest teraz, się będzie zajmował, ty. To nie jest teraz modne, zajmij się właśnie karierą albo chociażby znajomymi, imprezami. No myślę, że były takie głosy, chociaż częściej w mediach społecznościowych od anonimowych osób niż od realnych osób, bo to rzeczywiście jest też tak, że są tworzone niestety często anonimowe konta, które mają na celu to, że ktoś się przykryje za tym anonimowym kontem, no i będzie mówił źle o danej osobie, w której stronę jest wymierzony ten atak. Nie warto się tym przejmować, trzeba kierować się dewizą, ja przynajmniej się kieruję taką dewizą, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I myślę, że to jest taka dewiza, co do której możemy mieć pewność, że kierując się nią i w życiu rzeczywistym, i też w internecie, w tej właśnie sferze, w której coraz więcej czasu spędzamy jako młodzi ludzie, też żeby nie dać się hejtem odpowiadać na hejt, i że to jest ważne. Taki morał, mam wrażenie, trochę wychodzi nam z tej rozmowy, żeby troszkę się nie bać robić pierwszego kroku. Nawet jak się wstydzimy, nawet jeśli myślimy, że kurczę, to może być coś głupiego, może ten TikTok, tak nie będę zakładać, w sumie nie wiem, czy to wyjdzie, nie wyjdzie. Albo kiedy się wydaje, że nie jesteśmy w czymś dobrze, a później wymiatamy i pociągamy inne osoby za sobą. Czyli robimy pierwszy krok i nie patrzymy na konsekwencje, czy patrzymy? Nie, no myślę, że patrzymy na konsekwencje, natomiast też warto mieć wsparcie innych osób, w tym warto mieć wsparcie w Panu Bogu, żeby też pokierował tym tak naprawdę, w którą stronę idziemy, ale żeby się nie bać, być mądrym, być odważnym, i takie połączenie myślę, że jest kluczem do tego, żeby się rozwijać. No to jesteśmy odważni i tacy zostajemy po tej rozmowie. Dziękujemy wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy, dzięki. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy kolędujemy, no ale chwila, zaraz. Mamy XXI wiek, więc pytanie, czy czasem kolędowanie to nie jest taka zachodząca tradycja, a może wręcz przeciwnie, to dobry sposób na poczucie świątecznego klimatu? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukali tutaj, na koncercie TGD Kolędy Świata. Koncert zaraz się zaczyna, więc ja robię miejsce dla zespołu i po prostu schodzę ze sceny. Kamil, mamy XXI wiek. Pytanie, czy kolędowanie to jest zachodząca tradycja, czy fajny sposób na poczucie świątecznego klimatu? Kolędowanie jest takim elementem chyba, wiecie, wspólnych przeżyć. My tutaj, jak będziemy kolędować na koncercie, i na każdym koncercie tak robimy, wspólnie też zachęcamy ludzi do kolędowania. Powiem wam, tyle, wtedy jest sztos, ludzie wchodzą w śpiew, witają się ze wszystkimi, kogo nie znają obok, więc kolędowanie ma ten wyraz takiego chyba braterstwa, takiego rodzinnego klimatu, myślę, bym powiedział. Jesteś wokalistą, to szybki challenge wokalny dla mnie. A cię kusi, a cię, a cię, angę, angę, dzie. A cię, unę, ciura, ciary, ciangry. No, bardzo ładnie kolęda indyjska, która się pojawia na naszej nowej płycie Kolędy Świata 3. Kolędować. Po pierwsze, żeby Pana Boga uwielbić, też w tych tekstach kolęd mamy dużo o tym, jaki dar dostaliśmy z nieba, czyli Pana Jezusa. Po drugie, właśnie po to, żeby spotkać się z rodziną, często z rodziną długo niewidzianą, bo ten czas kolędowania to jest ten moment, kiedy wszyscy się zjeżdżamy, jesteśmy razem. No i jeszcze u nas w domu akurat wszyscy pięknie śpiewają, więc sama przyjemność. W tym projekcie chodzi o to, o co chodziło w dwóch poprzednich. Chcieliśmy pokazać, jak świętuje się na całej kuli ziemskiej. To jest niesamowite, że wszędzie tam, gdzie dotarła Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie, ludzie tworzyli, tworzą utwory o Nim i o Jego narodzeniu, także mamy kolędy nowoczesne i takie sprzed wielu wieków.
Będą i Indie, i Afryka, Brazylia, Ameryka Północna, Irlandia Północna. Przeróżne zakątki, czasami mieszamy te zagraniczne kolędy z naszymi polskimi, nadając im trochę inny charakter. I chodzi w tym wszystkim o to, żeby właśnie o nim, o jego narodzeniu opowiedzieć. To nie jest nuda. Od 2000 lat to nie jest nuda. Co tobie daje kolędowanie? Rozładowanie takiego stresu przedświątecznego, na pewno też takie braterskie zjednoczenie się z rodziną, ze znajomymi, którzy odwiedzają nas w czasie świąt. A że wszyscy jesteśmy rozśpiewani w domu i rozegrani, to na pewno też gdzieś rozwijamy się wtedy artystycznie. Przyznaję, że nie wyobrażam sobie świąt bez kolędowania. Zawsze w czasie Wigilii kolędujemy razem z rodziną. Staramy się też już w takim mniejszym gronie rodzinnym, znaczy z dziećmi, z mężem, również kolędować. No bez tego chyba nie ma świąt. Szybki wehikuł czasu. Przenosimy się do momentu, kiedy Mateusz ma 16 lat. Kolędujesz wtedy? Tak, kolęduję, aczkolwiek muszę przyznać, że to był taki okres w moim życiu, kiedy to było kolędowanie trochę smutne, bo kiedy miałem 16 lat, to moja mama wyjechała do Stanów na 8 lat. Już wtedy jej nie było i nie było jej z nami przez 8 lat święta. Więc ja to kolędowałem sobie tak sam przy pianinie. Teraz to kolędowanie zmieniło się na takie bardziej radosne. Zdecydowanie. Wiesz, kolędowanie zawsze tak naprawdę to jest radosna pieśń. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, czym jest nadzieja, czym jest prawdziwa nadzieja w Jezusie i w Bogu. Dzisiaj to wiem. A więc bez względu tak naprawdę na to, jaki jest czas w moim życiu, co mnie w życiu spotyka, czy czuję się lepiej, czy gorzej, to zawsze jest to radosne, zwłaszcza kiedy spotykam się z TGD. To w ogóle jest sytuacja, która rozwala mi umysł, bo dzisiaj właśnie z Anią Karwą sobie tak rozmawialiśmy, że Bóg jednak spełnia marzenia, wiesz. Zarówno ona marzyła o tym, żeby zaśpiewać kiedyś i nagrać z TGD, jak i ja. To było jedno z moich największych marzeń, żeby nagrać z nimi płytę i zaśpiewać. I jestem. Mamy koniec programu, to się można przyznać do tego, że wstydziłem się kiedyś nazwać Paksem, wstydziłem się założyć swój profil w social media, generalnie było mi wstyd potwornie. Ojeju, a czemu? Czego no się bo bałeś? Pak, no bo wiesz, no myślałem, że Paks, no a co ludzie pomyślą, co rodzina powie, no a zobaczcie, gdyby nie to i gdyby nie mój pierwszy krok, no to by nas tutaj nie było, nie nazwałbym się Paksem. Nie prowadziłbyś nie byłoby... studia Raban, nie tak. Robiłbyś Rabanu na taką skalę, co? No dokładnie, dlatego płynie z tego taki morał, żebyście się nie bali robić pierwszych kroków i wcale nie przejmowali się tym wstydem, który czasami może paraliżować. Zachęcamy, żeby czasem zaryzykować i podjąć tą inicjatywę. A jeśli chcecie podzielić się swoją historią, może już mieliście taką historię, a może dopiero odważycie się zrobić ten pierwszy krok, to wpadajcie, jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, no piszcie generalnie... do nas. A, i na TikToku, zapomniałabym. No właśnie, generalnie nie ma wstydu, więc widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Pa!